co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku, prawdopodobnie przejdzie do historii tego kanału. Początkowo nie chciałem trollować Eweli, ale sama się o to prosiła. Oczywiście zasady tego odcinka są bardzo proste. Ewela hostuje custom, a ja muszę się w nim schować. Jeśli Ewela odgadnie, jakim skinem jestem, wygra grę. Ale anuluje się to oczywiście wtedy, kiedy Ewela nie odgadnie, albo kiedy ja wygram mecz. Ale chyba w tym odcinku nie będzie to ważne. Jak widzicie, widzowie się już zebrali, a w dzisiejszym odcinku wszyscy będą mogli używać tylko i wyłącznie piły. A ja, widzowie, oczywiście w dzisiejszym odcinku się chowam i wszystko polega na tym, że właśnie muszę ubrać skina związanego z drzewem. Jak możecie zobaczyć, ja mam tutaj takiego skina i wydaje mi się, że może być to lekko taki, tutaj będziecie mieli napis, ponieważ Ewela mnie jeszcze słyszy, ale co ciekawe, jej tutaj teraz nie ma, więc będzie więcej troli. Także, widzowie, jeśli chodzi o skina, wygląda on dokładnie w ten sposób. Następnie mamy plecak znowu związany z tym, o czym mówiłem wcześniej. Następnie zbierak idealnie chyba. Idealnie do tego, co dzisiaj się będzie działo. Lotnia wygląda w ten sposób. No i jakieś tam małe rzeczy związane z właśnie z drzewami. Przynajmniej tak mi się wydaje. A jeżeli wbijecie 7000 łapek, to kolejny custom tylko pomieniste skiny i będą mogli używać tylko flary. Okej, widzowie, ja już jestem w grze i jak możecie zobaczyć, niektórzy totalnie im się skin nie zgadza. Ale zobaczmy tutaj. No ten skinek wygląda no bardzo fajnie i ten jeszcze jeden przede mną. Ja idę zobaczyć właśnie, jakie tutaj są skiny. Robię takie ogólne rozeznanie i tak szczerze, to na początku jak Rafał wybierał skina, to totalnie się wyłączyłam i nic nie wiem, tylko coś słyszałam, że coś tam związane z drzewami. Także szukamy takiego skina. I tutaj na przykład ten krzaczor już jest związany z drzewem, także to jest Rafał pewnie. Dobra, widzowie, ja nie wiem, jak to zagrać. Początkowo moim planem było kampienie w strefie, ale to, co wydarzyło się później, no jest mi po prostu wstyd. Na pewno będę musiał mieć namiot, bo tam już mam przygotowane piły, ale jeśli chodzi o rzeczy, które będę nosił, no to wydaje mi się, że na pewno muszę zdobyć rifta, na pewno muszę zdobyć takie rzeczy, ale to w tym odcinku, no, wszyscy po prostu będą mieli. Ja lecę na sam koniec tutaj mapy, żeby wszystkie skiny mi się wczytały i Rafał tutaj oszukał system i on już skubaniec ma piły, ale teraz jest bardzo dużo pił, mamy tydzień piły, więc mam nadzieję, Rafał, że uda ci się wygrać, a mi też mam nadzieję, że się uda wygrać. Także ja lecę na jedną z moich ulubionych lokacji, tyle mogę podpowiedzieć, co jakiś czas nawet nie będziemy podpowiadać, bo ona teraz nie siedzi obok mnie, tak jak powiedziałem wam wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że Ewela wróciła do swojego pokoju i będzie miała teraz chyba tak 10 razy trudniej, żeby odgadnąć, którym skinem jestem ja. Także jeśli Ewela odgadnie, to ja nie mam pytań. Na razie wydaje mi się, że będę miała taką samą tutaj poziom trudności, bo my rozmawiamy na Discordzie i nie mamy na przycisk, ale jak będzie na przycisk, to Rafał będzie takie trolle robił na mnie i wtedy będzie 10 razy ciężej. Ja właśnie tak myślę, że to będzie świetnie, żeby zrobić właśnie na przycisk, bo jeśli będziemy mieli na przycisk, w ogóle zobaczcie, co tu jest, no to no będzie po prostu świetnie. Ja zbieram sobie macy, żeby za chwilkę się podbudować do góry, no i oczywiście zacząć obserwować i szukać, którym skinem gra Rafał. Ja muszę sobie podnieść niektóre rzeczy, ale to zaraz, widzowie, będziecie wiedzieli dlaczego, co i jak. I lecimy teraz w jedno miejsce. Ja przypominam, że bijemy się dopiero od drugiej strefy, więc no będzie nam troszeczkę łatwiej, ale czy na pewno, no to zobaczymy. Także ja się podkładam i zaczynam grę. Rafał powiedział, że mam 200 IQ, jak odgadnę w dzisiejszym odcinku, którym skinem gra, więc ja się będę starała dwa razy bardziej. No dlatego, że dzisiaj po prostu jest ciężej, no nie? Bo Ewela koło mnie nie siedzi, więc wydaje mi się, że na pewno będzie miała dużo ciężej. Mamy jedną osobę tutaj, pierwszą osobę i ta osoba ma piłę i w ogóle u nas jest taki upał, że musicie zostawić łapkę w górę, bo to jest normalnie mega poświęcenie, że my nagrywamy dzisiaj odcinek. Pierwsza osoba ma piłę, ma splasze, ma tutaj do leczenia spreje. Rafał wątpię, żeby zabrał dwa spreje, ale no oczywiście na początku robimy takie ogólne rozeznanie. To pan 10 osób zostanie Rafał? 10, nie? Wydaje mi się, że powinno zostać... 15 i muszę odgadnąć, tak? Nie, 10 osób musi zostać i wtedy dopiero. Dobra, także na razie easy, robimy ogólnie takie sobie rozeznanie. Jak możecie zobaczyć, w dzisiejszym odcinku ja mam troszeczkę inną taktykę. Na pewno zobaczycie, co ja tutaj będę robił w trakcie tego odcinka, ponieważ zagram to zupełnie inaczej jak do tej pory. Miałam mówić, że ja teraz tutaj wpadłam na świetny pomysł, ale teraz sobie uświadomiłam, że nie wiem, czy Rafał jeszcze znalazł namiot, ale wydaje mi się, że on wie, gdzie jest namiot i poleciał już w to miejsce i tam są też piły, więc on na pewno ma już piły. Więc szukamy teraz po prostu osób, które mają już dużo pił w swoim deku. Dobrze, Rafał, wpadłam? Właśnie Ewela zawsze tutaj jakoś tak jakby to powiedzieć, no zahaczy o dobry temat, ale no nie powiem ci, Ewela, czy masz rację. No, jeśli masz rację, no to powinnaś wiedzieć już, kim jestem, a jeśli nie masz racji, no to masz...
ciężej. Także ja szybko teraz tutaj scrolluję osoby. Mamy tutaj w ogóle jakiegoś gościa, co ma dwa lifty i ma piłę, ale Rafał powiedział, że leci lift na tą miejscówkę, co teraz często lata. I mam teraz gościa, który ma trzy piły i chowa się w krzaku. I gdzie on jest? Tutaj, nie. Bo jak myślałam, że Rafał poleciał właśnie tutaj do drwala, także tutaj nie zdążyłby zajść, także lecimy dalej. Ale ten gościu też podejrzliwie wygląda, więc musimy go obserwować. I on tutaj ziomeczka obok siebie i bałem się, że mnie zaatakuje. My niby się bijemy od drugiej strefy, ale naprawdę musimy uważać na ludzi, którzy są z boku, dlatego że troli nie brakuje, a jeśli wy byście chcieli wziąć udział w takim odcinku, to koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, to opowiem wam, co zrobić. Tutaj gościu chyba już nagrywa drugi custom, drugi odcinek i sobie flarę znalazł, także to nie ten odcinek, ale zostawiajcie łapki w górę, to będzie właśnie taki. A Ewela, czy ty po ostatnim odcinku, w którym właśnie było, no, trollowanie, to czy masz ukryte niki, czy też nie? Ja mam ukryte niki cały czas, a co? Strolujesz mnie znowu? Nie, dlaczego? No bo się pytasz, tak, bo się boisz, że to wyjdzie na jaw. Niczego się nie boję. Niczego się nie boję. Tutaj widać, że nie wszyscy mają piły i jak nie mają piły, to niestety nie wygrają. Ja znalazłam dopiero jedną osobę, która miała trzy piły i to było takie drzewko. Na razie tutaj pustki, także Rafał, o, jest rybka tutaj z trzema piłami, ale tak jak mówiłam, wydaje mi się, że Rafał tu gdzieś będzie od tej strony szedł, także szukamy kogoś od drugiej strony. Ale też patrzymy na te osoby właśnie, które mają dużo pił, ale są od dołu. A Ewela, powiedz mi, od której strony myślisz, że jestem, to być może ci podpowiem. Mi się wydaje, że poleciałeś tam na drwala, bo drwal ma namiot, a w namiocie miałaś piły. Ewela, powiedz mi, czy ktoś oszukuje, czy ktoś ma bronię w ekwipunku. Sprawdź po ludziach, bo to mnie mega zastanawia, czy faktycznie tak jest. Tak, miał ktoś tam bronię. No to właśnie sprawdź te osoby, żebyś pamiętała na koniec, w razie czego jakby ta osoba wygrała. Rafał, ej, Rafał coś kombinuje. On nigdy jakoś tak nie mówił i tak słyszę w jego głosie, że o coś tu musi chodzić. Ja teraz po ostatnim odcinku się boję. Ja nie wiem, co on tutaj kombinuje, ale jest kilka osób, które mają bronię. Rzeczywiście. Czy jakieś osoby mają bronię? Okej, o to mi właśnie chodziło, dlatego że teraz przejdziemy sobie za chwilę w jedno miejsce i powiemy, co robić. Totalnie nie rozumiem Rafała. Mamy kolejnego tutaj skina. Jest to gościu choinka, ale on nie ma jeszcze tutaj piły. Czy Rafał ma piłę? To jest główne teraz pytanie. Drzewko, dwie piły. Gdzie on jest na mapie? On jest na mapie tutaj, więc wydaje się, że Rafał byłby w stanie już tutaj dojść i wywalił się. To też jest w jego stylu, także to może być Rafał. Mnie tu na chwilę wyrzuciło z gry, ale jestem z powrotem na szczęście. W tamtym sezonie było tak, że jak mnie wywaliło z gry, to mnie wywaliło całkowicie. I no, dobrze, że tak się stało, jak się stało. Ej, ja tutaj w ogóle mam banana i on ma dwie piły i Rafał lubi często właśnie zostać tak w strefie, żeby sobie pozbierać rzeczy. Ale myślicie, że Rafał, do odcinka, gdzie mają być takie rzeczy związane z drzewami, z drwalami, to on wybrałby banana i akurat niebieskiego, który się nie kojarzy z tym, ja bym wybrała żółtego. I myślę, że Rafał też by wybrał żółtego, także eliminujemy go. Słuchaj, ja zawsze mogę trollować, no nie? Więc tu też musisz mieć na uwadze, że faktycznie mogę trollować i faktycznie to mogę być na przykład ja. Właśnie to jest najgorsze, że ty możesz trollować. Rafał, ile tych... Aha, ty powiedziałeś, że schowałeś sobie piły, więc ty masz kilka pił, nie masz jednej, okej. O tyle mogę ci podpowiedzieć, że być może masz rację, być może nie masz racji, być może nie mam ani jednej piły. No dobra, dobra, mamy tutaj gościa, który ma dwie piły. Ej, na razie jest ciężko, później jak Rafał będzie jakieś oznaki dawał czy coś, to wtedy musimy właśnie czujni być. I tak jak na przykład wcześniej w tamtym odcinku znalazł ślubownicę i wtedy niby on się nie ucieszył na to, ale myślałam, że się ucieszył na to i dzięki temu odgadłam, który to on. Także na takie rzeczy musimy zwracać uwagę. Ale zagmatwałam teraz. Jak możecie zobaczyć, mamy 60 osób w grze aktualnie, więc jest to nawet sporo. I mamy coś takiego, widzowie. Ja sobie tutaj na chwilę podejdę i sprawdzimy sobie jedną rzecz. No jest, tylko no nie dla mnie. O co chodzi? Rafał tutaj jakimiś szyframi mówi. I tutaj zobaczcie, akurat ta babeczka podpłynęła i tutaj była ta ostrężynka. I myślałam, że to on, na początku on. I ma ta babeczka dwie piły, ale nie. Ej, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam takiego tropu w dzisiejszym odcinku. No ciężko jest. Ja myślę, że to jakiegoś takiego mega z drzewem wybrałeś skina. Może jakiegoś drwala? Jest jakiś skin drwala? Chyba z ratowania świata jest taki drwalik, tak mi się wydaje. Czy ty wybrałeś tego skina? A nie, no przecież ja ci nie mogę powiedzieć. Ja ci tylko podpowiadam, Ewelka. Ja ci tylko podpowiadam. Jakby co, to widzowie, zobaczcie, co udało mi się teraz znaleźć. Jest w porządku nawet, chociaż nie do końca. Czyli coś fajnego znalazłeś, ślurpownicę. Ewela, czy ty już masz jakiś trop, że masz kogoś, kogo podejrzewasz? Powiedz jego skin, jak możesz. Na początku takie drzewo, drzewny gościu. Drzewny gościu, ale jest to drzewo jakie? Jodła,
sosna, co to jest? No bez liści takie, taki skin drzewa. Nie zapomniałam, jak on się nazywa. Okej, czyli jest to skin, no to może krzaczor. Być może ja gram krzaczorem, no nie? W sumie to jest taki fajny skinek na dzisiaj. Właśnie ja miałam tutaj mówić przed chwilką, że wątpię, żeby brałeś krzaczora, bo krzaczor to się bardziej z krzakiem kojarzy, a drzewo, no to jest drzewo. I wydaje mi się właśnie albo, że wybrałeś taką choineczkę, bo to jest bardziej związane z drzewem, albo tego takiego właśnie brązowego gościa, tego takiego drzewmena. A, to tak, jest taki skinek, no ale ja zapomniałem, także to na pewno nie jestem ja, Ewela. I teraz, czy to było udawane, czy to było naprawdę? Ej, to było naprawdę. Dobra, spokojnie, mamy, zobaczmy, ilu graczy mamy jeszcze. Mamy 58 graczy. Ja do top 10 mam czas. Jestem w ogóle mega ciekawa, jak będzie wyglądała końcówka meczu, jak pełno pił będzie latało, bo przypominam, że tutaj nikt nie może używać broni. Ale tutaj ma gość tego na plecach. To jest Rafał? Okej, Ewela, możemy się bić jakby co, 58 osób i szczerze, ja tutaj widzę mega fajnych ludzi. Dlaczego? Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Dlatego, że zobaczcie, co niektórzy tutaj padli na... O jejku, nie udało się. Padli na pomysł bardzo fajny i ja teraz postaram się zrobić to samo, tylko ten ziomeczek musi mnie... O! To jest 200 IQ! To jest 200 IQ! XD! Co ty zrobiłeś? Na Skybase jesteś? Kiedy Ewela powiedziała o Skybase, pomyślałem sobie w ten sposób. Albo zbuduję własny, chociaż jest już za późno, albo wyjdę na ten, który jest już zbudowany. Nie mogę ci powiedzieć, ale to jest coś takiego... Coś... No 200 IQ, co zrobiłem? No na Skybase są ludzie! Ty jesteś na Skybase? Ej, dało mi teraz... Ja mówię o Skybase i dało mi na Skybase'a. I mamy gościa z piłą. I ma, jest drzewo i jest ta kilof ulubiony Rafała. A gdzie jest ten Skybase? Z której strony, proszę mi powiedz? Od szyb. Dobra, no to mamy plan, widzowie. I tu jest ruch, następni są na Skybase, czyli ty jesteś na Skybase. Bo inni też się budują na Skybase. I ty z kimś tu grasz, bo ktoś tutaj ten, a wy się możecie bić, a... I ty liczyłeś, że mi nie pokaże tego, ty jesteś trolem. Nieprawda, w życiu bym tak nie pomyślał, Ewela. Tu jest 200 IQ, bo piłam... Piła nie doleci do góry i oni nie... Dlatego się pytałeś, czy ktoś ma bronię. Ja! I wszystko się teraz wiąże w całość. Ej, czekajcie. Ja mam 200 IQ teraz, widzowie, patrzcie się. Czyli ty strzelasz tutaj? Ja ciebie obserwuję? Nie, 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 to nie jestem ja. To nie jestem ja. Tylko jest pewien przypał. Bardzo duży przypał jest. Bardzo duży przypał. Nie wiem, czy to zrobić mam. Wy widzicie teraz na tym, co chcę zrobić, ale nie wiem, czy to mogę zrobić, bo to będzie bardzo złe. I widzowie, w tym momencie mega wahałem się, czy to mam zrobić. Ale wiedziałem, że jeśli tego nie zrobię, to ktoś zrobi to mi. A więc zobaczcie, co ja tu zrobiłem. Ja wiem co. Zedytować gościa przed tobą. Żeby spadł na dół. Nie, 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 nie. Ja obserwuję to cały czas i Rafał, ty zmieniaj ten kill-off. Jak to jesteś ty, to jest twój ulubiony kill-off, więc ty nie możesz go wybierać do kastomu. Ty stałeś w miejscu i widać, ja nie widziałam, że chcesz zedytować, ale tak wywnioskowałam po ruchach, że ty chciałeś zedytować i ty się z kimś steamowałeś. No dobra, ale skąd ty wiesz? To jesteś ty naprawdę teraz mówisz, czy nie? No nie mogę ci powiedzieć, Ewela. Tak. Nie mogę ci powiedzieć, Ewela. I się teraz połączyliście z Skybase'em. Ej, nie! Ej, jak ja to wygram? Jak to jesteś ty ten z tą różdżką, to po prostu... Ej, naprawdę! Jeszcze tu ma ktoś tą splaszownicę. Ej, ja muszę tam wrócić. Ja poszłam stamtąd. Ale powiem ci tyle, Ewela, mogę ci tyle powiedzieć. Jest mi wstyd. Naprawdę jest mi wstyd przez to, co zrobiłem. Raz, dwa, trzy. Ktoś ma cztery piły i kampi w krzaku. To ty? Nie. Ej, tu ma ktoś znowu ślurpownicę w samochodzie. A Rafał wcześniej się tak cieszył. Ej, dobra, słuchajcie, lecimy na tego Skybase'a. Musimy obczaić jeszcze pozostałe te osoby. Czy tam przypadkiem nie... Ej, teraz nie wiem tak szczerze, który to ty jesteś ty. Ale tu się walka dzieje. Ufać czy nie ufać? Ja tu nie ufam, naprawdę nie ufam, ale... Nie wiem, co zrobić, mam tak szczerze... Choinka. Ej, 50 jeszcze osób. Co tu się będzie działo na samym końcu? Ja chcę wrócić do tych gości na Skybase. Lecimy tam. Nie, Ewela, nie rób tego. Jadę tam, biegnę tam wręcz. Ale tu są dymy. Jest, 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 jest. Znowu mam tą osobę z różdżką. Tylko nie chcę mi dać na inne osoby. Ty mówiłeś, że masz piły. A ten gościu z różdżką ma jedną piłę. Ja powiem ci tyle. Jestem tak skupiony aktualnie, jak nigdy dotąd nie byłem. Ponieważ, no, jest źle. Ogółem jest źle. Ale tam ktoś się buduje jeszcze na Skybase'a. I skina mu zabrało. Ja obserwuję...
Ja nie pokazuję mi na skin. Nie pokazuję mi skinów. O co chodzi? Nie wiem, być może byłaś za daleko i ci nie wczytało. Ej, coś tu leciało, coś widziałem, że leci. XD! Który Rafał jest? Czy tym drzewem, czy choinką teraz? I nie chcę mi dać na tą choinkę. Ale dymy. Ej, mi nie chcę dać na tych teammateów tego gościa, co się steamował. Jak Rafał, ty się steamowałeś znowu z kimś, to jesteś okropny. Nie steamowałem się z nikim. Dlatego mówię, że jesteś okropny, jest ci wstyd. No, wiesz znowu jak... Troluj... Ja dzisiaj zrobiłem coś, co nie powinienem, widzowie. Zwaliłeś z góry kogoś? Nie. To jest ta choinka i patrzcie się, jaki ma kilof. Ten taki ślurpowicę, na którą Rafał się ucieszył. Ma jeszcze full piłę i ma wszystko związane z drzewami. Ma kilof z drzewami, jest z drzewkiem i ma bambusy. Więc może to nie tamtym skinem jest Rafał, co jest ulubiony kilof, tylko jest tym. Nie. Co? Zwalili cię ze Skybase'a i Riftem wskoczyłeś. O co chodzi? Właśnie, o co tu chodziło? Jak to się tam wydarzyło, to wszystko? No ktoś Rifta użył w powietrzu. A, dobra. No okej. Okay. Rafał. Słucham. Czyli ty jesteś albo tą rybą, albo tą choinką, albo tym drewnianym. I teraz pytanie, z kim ty grasz? Masz 3 skiny do wyboru. Tyle ci mogę powiedzieć, że masz 3 skiny do wyboru. Rafał chciał zrobić ze mnie znowu idiotkę na odcinku. I to jest tutaj nieładnie, nieładnie, Rafał. Ale dlaczego? Nieprawda. No przecież w ostatnim odcinku to mnie tak strollował, że miałam mózg normalnie zlagowany. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. A masz... Dobra, mam pytanie do ciebie. Musisz odpowiedzieć tylko prawdę. Masz ślurpownicę? Ale nie mogę ci tak odpowiedzieć, Ewelano, bo wtedy będziesz wiedziała od razu wszystko. Ej, 40 osób, ja lecę zobaczyć, co się dzieje na dole, bo tam się dzieje pewnie ostro. No w swoim wstępie mówię, od samego początku im nie ufałem, ponieważ jak mogliście widzieć, oni co chwilę się cofali do tyłu, więc prawdopodobnie oni również by mnie strollowali. A więc zobaczcie, co tu się wydarzyło. Dobra, widzowie, musiałem, zlatujemy, o ja. Dobra, jestem w wodzie. Jestem w wodzie, szybko. Gdzie ta choinka z bambusami? Ej, co tam się w ogóle dzieje, to ja nie mam pytań. 34 osoby. Ej, teraz się skupiłam, Rafał. I tych gości twoich. Jakich gości? Ja jestem jednym tylko. Rafał, ty mnie strollowałeś, że... Ty zwaliłeś swoich gości na dół. Jeszcze raz, że ja... Ja spadłem do wody, bo chciałem jeszcze przeżyć, bo nie mogłem zaufać, Przecież tam nie ma wody. Jest woda, co ty gadasz? Teraz już nie ma. No teraz nie ma, ale ja spadłem wcześniej. Rafał, ty jesteś na tym Skybase'ie u góry i ty zostałeś. Co się stało? Ale się prawie podwaliłeś. Ciśnienie ci pewnie tam skoczyło na milion. Nieprawda, ja jestem na dole i zabudowuję się właśnie. Ej, Rafał mnie troluje czy nie? Zostaw sobie tarczy lepiej, masz tylko 9. A te tarcze zlecą na sam dół? Ja nie mam pojęcia, czy... nie wiem. Ja nie wiem, o co ci w ogóle chodzi. Ale lecą tarcze na sam dół ze Skybase'a? Wydaje mi się, że raczej nie dolecą. Aha, dobra. Nie no, tarcza leci przez 10 sekund, jak dotknie ziemi. No to powinno. Nie powiedziałem tak. Ej, dobra, ja obserwuję tutaj tą choinkę i czekamy na jakieś ruchy Rafała. A tam na dole to się musi ostro dziać. 20 osób w ogóle. Nie widać twoich graffiti, jak chcesz malować. Ale czemu ty tylko... Nie rozumiesz, szukaj mnie dalej. Co on porobił? Co to za skin w ogóle? Jest gracz 300, tutaj patrzcie się. I jak on to przeży... Ryby. Nie. No co tu gościu porobił, to ci mówię. Ale co porobił? No, na 10 HP porobił typa. Jednego wywalił w strefę. Ja muszę zobaczyć, jak on tu... Czy on to przetrwa. Tylko skinów mi nie wczytało. I on akurat nie wczytało mi tego skina. Ale mój ci wczytało, czy nie? Ale ja nie wiem, który jest twój. No, domyśl się. Ej, to jest ten z tym. Z tą kinofem. To jest ten ziomek Rafała. Ale ja nie wiem, widzowie, jest mi tak wstyd za dzisiejszy odcinek. Co ja tu zrobię? Ja nie mam pytań. Ej, dalej jest ten typek na Skype. Mnie już nie ma jakby co. A ty nie właśnie, ej, 6 osób, kogo obstawiłaś? No ja myślałam, że ten typek na Skybase to ty. To nie ty. No, zobaczysz. No nie, bo on żyje jeszcze. Jak leciałem na ziemię, wiedziałem, że karma mi wróciła i że po prostu nie ma opcji, żebym wygrał ten mecz. Odbił się rękawicą. Ups, chyba zginął. Ej, jaki miałeś skin? Zobaczysz na odcinku. A co zrobiłeś? Nie mogę ci powiedzieć. Ja byłem pewny, że to wygram. Ja naprawdę byłem pewny, że to wygram. Po prostu karma wróciła, widzowie. Karma wróciła. Ile tu jest leczenia w ogóle? Ja cię kręcę. Wyś grał krzaczor. Aleksander, gratulacje. Wy widzieliście, co zrobiłem.